Zagłębie Biznes Club ma proste cele. Ci, którzy do niego należą, mają przede wszystkim okazję do promowania swojej marki ramię w ramię z piłkarskim miedziowym klubem. Mają też szansę dotarcia do szerszej rzeszy klientów. Wspierają pozytywny wizerunek firmy. Założeniem Zagłębie Biznes Club jest to klub dla lokalnej społeczności biznesowej, która wykorzystując potencjał Zagłębia będzie miała możliwość kontaktu ze sobą, ale też z firmami o zasięgu ogólnopolskim i dolnośląskim. Chodzi o to, żeby wokół Zagłębia skupić firmy, które będą chciały wzajemnie się poznać, wzajemnie robić w przyszłości biznesy, z którego Zagłębie będzie miało też możliwość czerpania dodatkowego przychodu finansowego, który w całości, co jest bardzo ważne, będzie przeznaczony na podniesienie jakości szkolenia w Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia. Przynależność do Zagłębie Biznes Klubu to dla wielu firm spory prestiż. Lubiński klub jest na 10. miejscu wśród klubów w Polsce, jeśli chodzi o ranking wszechczasów. Dzisiejsze pierwsze spotkanie pokazuje to, że zainteresowanie tym tematem, tym projektem jest dość duże. Przekroczyliśmy 100 osób, uczestników, także myślę, że to jest bardzo dobry taki prognostyk na przyszłość. A i cel ten, o którym wspominałem, tak jakby wydatkowania przychodów z tego tytułu jest bardzo dobry i myślę, że inwestowanie w młodzież jest to najlepszy możliwy interes. Dziś na liście jest wiele firm z grupy kapitałowej. To przede wszystkim główny właściciel klubu KGHM Polska Miedź, ale też Energetyka, MCZ, Interferie, Innova, Metraco, Merkus, PBK czy Lubinpex. Spoza Zagłębia Miedziowego z klubem współpracuje Millennium, Cinkciarz.pl, Peugeot, Piast Group, Energocontrol, Tyskie czy Krak Sport, realizujący sponsoring techniczny marki Nike. Współpraca, którą nawiązaliśmy z klubem Zagłębia Lubin, trwa od grudnia 2016 roku. Dzięki tej współpracy mamy możliwość reklamowania się na bandach LED podczas spotkań organizowanych na stadionie w Lubinie. Byliśmy też sponsorami derbów ze Śląskiem Wrocław. Mamy też możliwość współpracy w tego typu wydarzeniach. Mamy możliwość nawiązania też nowych kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami tego klubu. Dzięki współpracy z tak potężną marką, jaką jest Zagłębie Lubin, bo można piłką nożną się nie interesować, ale na pewno nie można pominąć Zagłębia Lubin jako klubu, który w świadomości praktycznie każdego kibica jakiejkolwiek dyscypliny sportowej w Polsce występuje. Dzięki tak silnemu partnerowi jest nam na pewno łatwiej. Jeżeli Zagłębie zaufało naszej firmie, nawiązało z nami współpracę, to na pewno jesteśmy jako Energocontrol bardziej przekonujące dla naszych przyszłych partnerów i dzięki tej współpracy możemy zacieśnić współpracę z partnerami już bieżącymi. Jak zapewnia zarząd klubu Zagłębie Lubin S.A., Biznes Klub jest wciąż otwarty na nowe firmy, chcące współpracować w ramach tego projektu. W piątkowym spotkaniu Zagłębie Biznes Klub udział brali przedstawiciele firm z całej Polski.